TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem ruchu Chorzów. Dziesięć, 11 lat? 6 lat. W wieku 9 albo 10 lat. Od tego, że najpierw byłem prawym obrońcą, a potem dopiero bramkarzem. Kurde, no nie wiem w sumie, jakby to odpowiedzieć. No grałem w UKS Oczko, tak może w szkolnej szkółce. To był taki turniej w szkole, tak w hale, turniej był taki szkolny turniej w hale. Dostałem pod choinkę, też jakoś w wieku 10-11 lat. Copa Mundial? Takie gumiene szmacinki, ale jak to jest? Pamiętny mecz? Myślę, że w Pucharze z Arką Gdynia, gdzie grałem, przeciwko Miedzi Legnica, 4-3 bodajże się skończyło. I Miedź miała 22 celne strzały oddane. Pamiętny mecz z Metalistem? To był też turniej, byłem to pierwszy turniej w życiu a miałem rękawice takie, no nie bramkarskie, prosto mama našla rękawice a byłem najlepszym bramkarzem tego turnieju, tak to był taki turniej a było to w hale, no. Najlepiej mi to wychodziło. Po prostu lubię to robić i chcę z tego żyć, tak? Nie wiem, tak podobało się mi, a sport, lubię sport, tak dlatego. Taki starszy, to pamiętam, że zawsze lubiłem Petera Schmeichela, a potem już ci, którzy jeszcze grają, Casillas czy Buffon? Iker Casillas? To był jakiś bramkarz z Italii, z Włochy, że tam był Marchegiani, Toldo albo Oliver Kahn. FC Barcelona. Real Madrid. Wcześniej Bayern Mnichów, Bayern München. Dobrze tańczę, śpiewam, może coś w tym kierunku. Trudne pytanie, nie wiem, może strażakiem? Pilotem wojskowym. Jak to jest? Wojskowym pilotem. Mecze. Bajki oczywiście. Rodzice czasami mnie zabierali na stadion, ale większość meczy oglądałem jednak w telewizji. Przed telewizorem. Tak i tak, i na stadionie, i przed telewizorem. Za. Za. Oczywiście za. Myszka Miki. Kreskówka? To jest story, może być. Nie wiem, mogę Scooby-Doo albo Kurczak Pindol. Różnie bywało. Język polski. Chyba geografia jakaś. Taka trochę rosyjska. Misza. Lechu. Nie wiem. Hardlo. Jest ich kilku, nie chcę wymieniać nazwiska. Szósty. Tego mam jeszcze, więc nie tylko jednego, no. No pierwsza miłość została ostatnią, bo z Magdą byliśmy razem jako dzieci no, w podstawówce, potem się rozeszliśmy i teraz jesteśmy znowu razem i 17 czerwca bierzemy ślub. Pierwsza miłość?
Kurde, nie wiem. Nie było. Pierwszy nie wiem, już nie wiem, no ostatnia jest moja Danka. Też różnie. Czasami grzeczny, czasami urwis. Urwis. Grzeczny chłopiec byłem, ja. No, powiedzmy, było ich kilka. Nie było takiej. Wkładaliśmy monety pod pociągi. No, to tam nie dawajcie.